nie wynikających komplikacji z jakichś biegłościowych rzeczy, ale umiejętności gry legato, umiejętności bardzo wyrafinowanej pedalizacji i kształtowania barwy i budowania napięć nie poprzez gwałtowność crescenda, tylko poprzez taką pewną, można powiedzieć, uporczywość to też złe słowo, ale taką umiejętność podtrzymania pewnego rodzaju tego emocjonalnego napięcia. Dużo dobrych rzeczy, ale wydaje mi się, że kilka aspektów moglibyśmy jeszcze moglibyśmy przemyśleć. Pierwszy taki, w zasadzie moje jakieś tam wspomnienie z ostatniego konkursu, w przerwie przesłuchań, Garrick Olson opowiadał o swoich przygotowaniach do swojego konkursu. Powiedział dwie rzeczy, które mi utkwiły w pamięci. Pierwsza, że się dziwi, że w tej chwili młodzież decyduje się na konkurs chopinowski na pół roku przed konkursem, czy nawet na rok, bo jemu zajęło to 2 lata dogłębnych studiów z Rosiną Levin w Juilliard i zajmował się tylko i wyłącznie tym, żeby się dobrze przygotować. Także to zapamiętałem. Czasy się zmieniają oczywiście i teraz wszystko nabrało przyspieszenia, ale czasami takie skupienie się na bardzo głębokim detalu, no to wymaga właśnie tego spokoju, czasu i takiej głębokiej refleksji. I chyba im późniejszy utwór Chopina, to tego czasu potrzebuje więcej. Ja swego czasu, nagrywając walce, akurat to było dopełnienie tej płyty, tam znalazła się też Barcarola, mówiąc szczerze, nie do końca to jest utwór, który chciałbym w tej chwili się do niego przyznawać, bo po prostu byłem jeszcze chyba nie na tyle przygotowany. Pewnie teraz bym w jakichś tam parametrach mógł zrobić to już lepiej, właśnie mając pewien rodzaj dystansu. I tutaj jakby taka nadmierna emocjonalność w tym niekoniecznie pomaga. Ale wracając do Olsona i powiedział jeszcze jedną rzecz na temat Barcaroli, że miał lekcję właśnie z Rosiną Levin, zagrał i ona mówi mu: mój drogi, a czy na pewno jesteś zadowolony ze swojej lewej ręki? I to była cała lekcja temu poświęcona. Także to nie dlatego, Mateusz, żebym kwestionował, broń Boże, natomiast to daje bardzo, bardzo do myślenia, wiesz, że przy... I teraz... To lewe ucho, które kontroluje, co się dzieje, to jest jakby ta biała, idealnie biała kartka, ale ona jest biała, ona nie jest pomarszczona w żaden sposób, ona tam czasami może mieć jakieś lekkie linijeczki wspomagające, czasami idąc w stronę jakiegoś forte, może i nawet musi wspomóc tę linię prowadzącą, natomiast jest tym świetnym punktem odniesienia. I teraz... Czasami wydaje mi się, że są momenty, w których kontrolujesz znakomicie, ale są momenty, w których mógłbyś jeszcze na to trochę spojrzeć, po to, żeby dać szansę na pełną wypowiedź dla tego głosu prowadzącego. Duża niezależność w każdym razie tych linii teraz. Maksymalna elastyczność w tym wszystkim. Wiesz, jeżeli rozmawialiśmy z Janną przed chwilą właśnie o tej takiej dobrej aktywności, o tym szofrowskim, to jest właśnie to powiązanie tego dobrego zaczepu, tego chwytu, ale wydobycia dźwięku ze swobodą. O czym mówi profesor Jasiński bardzo tak obrazowo,
o wędce z haczykiem na końcu, ale bardzo elastyczności dużej. Tego czasami w tym utworze potrzeba odrobinę więcej, szczególnie tam, gdzie ta faktura zaczyna się trochę zagęszczać, gdzie te układy są dosyć szerokie, czy po powrocie chociażby w oktaw, czy w całej tej kulminacji. Wtedy zyskuje na tym jakość dźwięku, jakby jakość barwy jeszcze i da się zagrać bardziej legato, wiążąc to, bo w zasadzie uwolnione nadgarstki mogą już trochę podążać, przygotowywać następny dźwięk, a nie są związane bezpośrednio z ruchem do klawiatury. Także to dzisiaj tutaj nie chciałbym wchodzić w takie, wiesz, techniczne rzeczy, ale warto nad tym cały czas się zastanawiać, zajęło mi to bardzo dużo czasu, także na ten moment, w którym jesteś teraz, to ci gratuluję naprawdę, bo wiem jaka to jest kopalnia problemów, tematów i do rozwiązania w tym utworze, który dla słuchacza przy jakimś wykonaniu typu Rubinstein w Moskwie wydaje się fantastycznym poematem. No tutaj w zasadzie niewiele się technicznie dzieje, wszystko jest pod kontrolą jakąś taką metryczną, nie ma jakichś takich kaskad strasznie technicznych, pasażowych czy coś, ale ta sztuka, umiejętność właśnie kreowania barwy, umiejętność prowadzenia gry legato, no to ja się nie dziwię, to ulubiony utwór Debussy'ego. Gdzieś to potem jakby już wyprzedza, wydaje mi się, w pewnych aspektach tutaj Chopin swoją epokę w zakresie właśnie kolorystyki, kształtowania barw, zależności pomiędzy głosami. Kilka takich ogólnych rzeczy. Ważna bardzo dla całej barcaroli jest ta nuta cis, która w zasadzie towarzyszy wszędzie. Popatrz tu, jakie to jest spójne. Po tym całym odcinku przechodzi do A-dur, gdzie to też jest tercją tego akordu, czyli ona znowu jest i nagle pojawia się A-dur. Wszędzie, po powrocie i dopowiadające. W zasadzie ona jakby tak przez to zakończenie fortissimo, takie na kilku utworów charakterystycznych, tych bardzo znamienitych, Poloneza Fismol, Poloneza Fantazji, właśnie ten wydaje się uspokojenie i nagle na końcu jest ten wybuch, jak świetnie klamruje to. Ze sobą, także słyszeć te zależności tonalne pomiędzy tymi ogniwami w barcaroli. Następna rzecz, która jest bardzo ciekawa, to o tym wspomniał swego czasu Vardy, Arie Vardy na warsztatach na temat barcaroli właśnie, w którym miałem okazję uczestniczyć. To jest zapis forte w pierwszym takcie. I teraz zobacz, bo teraz Państwo nie będziecie widzieć, ale to forte jest postawione pomiędzy basem a sopranem. W moim, w tym samym wydaniu narodowym jest ten znaczek jeszcze pod nutą cis. W niektórych wydaniach jest pod nutą gis, ale ostatecznie i wydaje mi się najrozsądniejsze, i to nie jest błędem kompozytorskim ani drukarskim, że ona jest pomiędzy. To jest stworzenie tego napięcia pomiędzy basem i sopranem. Także nie opiera się nadmiernie na tej dolnej nucie, natomiast ona nas prowadzi. Gdyby się udało zachować jedność tej linii, wiesz, bo tutaj jest taka tendencja do bardzo egzaltowanego. Wydaje się, że jak powiem więcej w tym momencie, to jest bardziej artystyczne. Wydaje mi się, że to jest. Prosta skala idąca w dół. Zawieszenie na chopinowskim akordzie i w zasadzie tak by się kurtyna otwarła, widzisz tą scenografię, po prostu pojawia się jakiś akompaniament orkiestrowy. I wchodzi dwójka solistów. Całkowicie.
całkowicie rozmarzone, niezależne, tak jak w nokturnach chopinowskich. Bardzo, bardzo, bardzo elastyczny ten akompaniament. Spróbuj może. Wiesz, tylko to znowu jest, zobacz. Tu nie potrzebujesz żadnej siły. To wszystko jest blisko. Jak skontrolujesz każdy palec, możesz kontrolować każdy głos niezależnie od tego, możesz formować jedną barwę dla jednego, drugiego, trzeciego. Wszystko może być. Wszystko może być słyszane linearnie, jakby niezależnie od siebie instrumenty. Także nie myśl pionem, myśl bardzo, bardzo strukturą od do. Czyli rozpinasz od basu, idziesz tu, a potem to jakby. W girlandy, wiesz, jakieś po prostu to opada, opada, opada w dół, ale w jednej linii, bez niepotrzebnych jakichś takich zadziorów tam w środku. Możemy spróbować coś takiego? Właśnie punkt. Jeszcze ten dźwięk się otwiera. Jeszcze może być lepszy. Ja nie twierdzę, że jest złe, ale dążymy do jakiejś doskonałości. No ile w ogóle coś takiego istnieje w naszym przypadku, tak? Czas kontroluj i prawą, i lewą. Super, brawo. Zobacz, już jest inaczej, wiesz, jest inny rodzaj, nie? Inny rodzaj jakby wyzwolenia. I teraz, no to jest najtrudniejsze, że wychodzisz na scenę i znaleźć sobie ten wewnętrzny spokój i ten wewnętrzny oddech. Wydaje mi się, że fizycznie, wiesz, jak oddychasz, jestem blisko, więc to jestem w stanie odebrać, to jeszcze mogłoby być. I to jest charakterystyczne nawet dla tych największych, albo przede wszystkim dla tych największych pianistów, nawet to słychać na nagraniach bardzo często. Ja nie mówię, że ja jestem fanem mruczenia, nawet i Christiana Zimmermana, ale to mruczenie zawsze mu pomaga w kreowaniu czegoś, także nie blokuj oddechu. Taką osobą, która po prostu była tak integralnie frazującą z własnym oddechem. To pamiętam zajęcia z Kate Liu przed konkursem. To było po prostu zjawiskowe wręcz. I potem to się przekłada, wiesz, bo to jakby tak jest pewna spójność, tak jakby całe ciało jest zaangażowane w to, co robimy. Stajemy się tą muzyką, a nie ma tej blokady pomiędzy nami i instrumenty. Tak jak Adele Marcus, nie? Słynna z Juilliard, pisała, żeby grać z fortepianem, a nie na fortepianie. Takie nieudolne tłumaczenie na polski, ale być tą integralną jego częścią. Wiesz? Czasami jeszcze mógłbyś tego wewnętrznego, czy się warunki nie sprzyjają. I ja nie twierdzę, wiesz, gdybym miał wyjść teraz, żeby było. No nie będę, ale wiesz, ale to jest kwestia, no, tych pewnych doświadczeń też estradowych, wydaje mi się, które są ważne. Popatrz, teraz tak, dużo fajnych rzeczy, jeszcze więcej legata. W niektórych wydaniach nawet jest to frazowanie.
Także trochę uważaj, żeby nie blokować w żaden sposób nadgarstka, to jednak, wiesz, jest ta linia bardzo, bardzo ważna. Tak samo jak w lewej, początek świetny, te bardzo, jeśli masz się w balecie, po prostu w tych baletkach, jakby na koniuszkach palców, to nie znaczy, że tracisz grunt pod nogami, to nie znaczy, że aż powierzchownie, ale bardzo wyraziste. Jak w niewielu utworach Chopina, to jest bardzo konsekwentna pedalizacja, bardzo dokładnie wypisana i ona jest bardzo pomocna. Także przyjrzyj się niesłychanie wnikliwie w to. Teraz tak, narracyjność tego. Struktura półtaktowa w lewej, dająca to poczucie pewnego takiego falowania, tak? Bardzo, bardzo elastyczne w sensie rytmu. I potem dosyć dająca jednak poczucie pewnej statyczności tego, wiesz, jakby trochę wrażeniowości. Może dlatego właśnie Debussy od... Może właśnie dlatego to Debussy'ego tak urzekało po prostu. To jest już ten stan, po prostu bardzo taki wzniosły, tonacja fizdur, dosyć rzadko jednak używana. Także jest coś w tym takiego kontemplacyjnego. I potem nagle, wiesz, jak Chopin to bardzo, bardzo plastycznie wszystko robi, potem nagle, za chwilę, jeszcze nie tu, z tego półtaktowego przechodzi w ćwierćnutowy. Raz, dwa, trzy. Wraca. Wykorzystaj te elementy. Wydaje mi się, to nie jest przypadek, jakby to zagęszczenie jakby zmian harmonicznych w lewej ręce jakby dynamizuje trochę tę strukturę. Dalej jest ten spokój, ale odczuwamy to, wiesz, jakby pewien rodzaj narastania. Linia idzie w górę, jakby coś się otwiera. To crescendo, które tu dopisuję, to w zasadzie to jest tylko jakby skomentowanie tego stanu faktycznego, który jest i jest zawieszenie tej dominancji 6-4. Jakby się udało, te wszystkie leggera odrobinę trochę lżej. A zauważyć te drobne różnice artykulacyjne, które im towarzyszą. Może spróbować coś takiego jeszcze? Zagraj mi właśnie ten cały fragment sobie od tematu. A tu elastycznie, giętko, długim smyczkiem. Przepraszam. Tu wchodzi septyma. To się kończy, a to się zaczyna. I tak za chwilę to samo masz dwa takty dalej. Patrz, zobacz tu. Jakby widzieć, wiesz, że to jakby znaczenie tego dźwięku w tym momencie tej tercji się ale na staje się składnikiem innego akordu. Nie dobijać jej. Spróbuj jeszcze. Słuchaj. Jasne. Wiesz, trochę tu... Wydaje mi się, to wynika z lekkości. Czasami tam, ta, ta, ta
trzecia mogłaby być lżejsza. Teraz rozwij bas. Trzeba pograć czasem, wiesz, nie tak... Ten długi akcent wyrazowy u Chopina, bardzo ważny, długi akcent wyrazowy, to jest bardziej poczucie czasu, wypełnienia przestrzeni, niż czegoś głośniejszego. Grając legato z aktywnym koniuszkiem palca, a to też. Zagrać legato pod warunkiem, że się nie zablokujesz tu, bo tak te seksty powodują. Tak samo przez wszystkich etiudowych, że stają się trudne, jak zaczyna za bardzo forsować. Zwróć uwagę, to może być takie zawoalowane, lekkie pianissimo. Dobra, no to w tym temacie bym miał tyle. To ta... To wypełnienie czasem. Tutaj też właśnie niby jest kulminacja, ale ona nie powinna wpadać w jakiś taki rodzaj gwałtowności za duży. Jednak to bardzo... Też słuchamy lewej ręki, jak już wszystko jest dobrze, wiesz? Nie ze złośliwości, żeby znaleźć kogoś, no ale po prostu czasami jak jest ten element rywalizacyjny, to potem te rzeczy są. I to jest właśnie najbardziej zdradliwe w ocenie, jak słuchasz jakiejś tam rejestracji streamingowej. Bo wielu rzeczy, które są wewnątrz, po prostu się nie słyszy. Wydaje się, że jest wszystko znakomicie, że to wszystko artykulacyjnie odpala. Na sali jest efekt całkowicie inny. Ja kilka razy tylko spróbowałem takich rzeczy podczas ostatniego konkursu, gdzie chciałem się upewnić, jeszcze nie zdawałem tych swoich not, nie trzeba było. Chciałem się upewnić, czy na pewno tak, bo to czasami zdarzają się te elementy takie zmęczenia, które szczególnie pod koniec dnia też grają rolę. I muszę ci powiedzieć, że czasami te wrażenia są całkowicie różne. Całkowicie. A na pewno to jest wrażenie spłaszczone, jeżeli chodzi o pewne parametry brzmienia. W tych wszystkich relacjach uczniów Chopina też jest taka informacja, która się powtarza u wielu osób, że kto go nie słyszał na żywo, a nawet jest czasem powiedziane, albo któryś z jego lepszych uczniów, ten nie jest w stanie sobie wyobrazić sposobu, w jaki kształtował barwy dźwięku na fortepianie. Także to ważne jednak jest, żeby ten punkt odniesienia był zawsze do tego, co jest na żywo, tu i teraz. To też znowu może być oczywiście w innym miejscu sali, inny obraz, natomiast żeby zawsze wziąć pod uwagę, tak czasami wydając bardzo krytyczne własne oceny o jakimś werdykcie albo czymś takim, że może ja też nie do końca mam rację. Ja bardzo często mam te wątpliwości i nie ukrywam tego, że to jest bardzo trudne. To nie jest takie przyjemne siedzieć po tej drugiej stronie i wytykać komuś błędy. Absolutnie. I to jest szereg problemów z tym związanych. Plus oczywiście dochodzi do tego jakaś własna estetyka, własny gust muzyczny. Zobacz teraz, jeżeli każdy praktycznie z tych osób, każda z tych osób ma to w palcach, ma swoją wizję tego utworu, więc wkraczasz w jakiś obszar, no i teraz na ile ktoś jest w stanie przyjąć jakąś inną. Prawda? I na ile ona musi być sugestywna, na ile ona musi być profesjonalna, żeby ona dała tą szansę przekonania. A to wszyscy są wielcy artyści, jak z reguły większość artystów no, mają swoje no, takie dosyć rozbudowane jakieś wyobrażenie, tak? No bo to jest element tej sztuki, którą uprawiają. Dobrze, idziemy dalej. Teraz bym cię poprosił, jakbyś mi mógł zbudować, trochę byśmy popracowali jeszcze nad barwą w tych rzeczach. Teraz na diminuendzie. Jakby każdy następny akord, który tu wchodzi, jest dopasowany do tego, co wybrzmiewa.
się, tam są jeszcze rezerwy. Spróbujmy podejść do tego. Chcesz trochę bardziej wypełnić, wiesz? I potem jest ten moment zawieszenia, ale nie czekaj jakoś ekstremalnie długo. Musi być to spełnienie i to rozwiązanie na tą tonikę, bo to tak było troszkę już takie zdecydowanie. Wiesz, jakby tak podrzucasz piłkę, czekasz, ona spadnie, a jej nie ma. I tak jest ten moment takiej konsternacji, to, gdzie to jest, nie? Tam gdzieś się zawiesiła na suficie, gdzieś coś takiego. A to wszystko jak najswobodniejsze. Wypełnienie brzmienia zależy od tego, na ile umiesz znaleźć tę swobodę taką ruchową. Tak? Możemy? Patrz, już tu. I teraz gest, ale palec też. Możesz mówić bardzo cicho, ale miej dykcję. Starczy, tego za dużo. I tylko górny. To jest bardzo łatwo osiągalne, wbrew pozorom, tylko tak, jak najbliżej. I teraz skróć te dźwignie, a tu górny głos trochę aktywniej. Oparty na górnym, natomiast aktywność tego dolnego powoduje, że to cały czas trwa. Przy takich fakturach złożonych typu na przykład nocturne, ten podział pomiędzy dobrze opartym albo głębszym kontaktem z klawiaturą, a tym, który w zasadzie się ogranicza tylko do kciuka i drugiego palca tu w tym dolnym głosie, jest nieprawdopodobnie ważny. To daje ci poczucie takiego, wiesz, dobrej konstrukcji tej struktury. I potem fajnie było, ta imitacja. Każdy palec przygotowany. Teraz jak chcę to dopchnąć, to momentalnie albo nie trafię, albo jest to zwulgaryzowane. I dalej to samo. Powiem więcej, przechodząc stopniowo, jak długo możesz, nie forsuj tu dźwięku. Jeżeli chcesz mieć legato w tych rzeczach, to musisz się uwolnić. Czyli tak, forte możesz zagrać w ten sposób, możesz zagrać w ten sposób, możesz zagrać w ten sposób, ale możesz zagrać w ten sposób. I czasami
to wiele rzeczy rozwiązuje. Tak mi się wydaje. Tak jak siadam do utworu, wiesz, które kiedyś tam innymi sposobami próbowałem, ale może teraz trochę w wyniku swoich przemyśleń, to widzę, że po prostu to daje inne możliwości jakby kreowania. Możemy spróbować? Wiesz, tak byś zamknął oczy, jak niewidomi mają taką bardzo dużą wrażliwość na dotyk i to jest dokładnie to samo, jakby wyczuwał strukturę każdego klawisza. Chyba o to Chopinowi chodziło, nie? Tak mi się wynika, że to gdzieś jest tu, na samym koniuszku palca i to decyduje, tak, dykcja, czyli to, co robisz, właśnie usta, język decydują o ostatecznym jakby charakterze tego, co masz powiedzieć. Jakości tego, co mówisz. Oczywiście to wszystko ma swoje wsparcie, ale nie zapominaj o tym ostatnim ogniwie. Spróbuj. Czas, to jest statyczne. Parwa. Teraz rozjaśnij, ale palcem, koniuszkiem palca, nie masą. Dać trochę więcej. Przejdź do piana. Dykcja. Bardziej odpowiada, wiesz, jakby i konstrukcyjnie to gdzieś jedno w drugie przechodzi płynne, tak, także poszukaj, jeszcze jeden drobiazg, pamiętaj zawsze o barwie takiej struktury, nie decyduje tylko górny głos i bas, ale to, co jest na przykład w oktawach tu. To nie chodzi mi, broń Boże, o to, żeby te dolne zdominowały, ale jakby balans alikwotów w kwotę w tej chwili. Żeby tam wszystkie w tych wypełnieniach, wszystkie te rzeczy były. Ale idziemy akurat do miejsca, w którym to jest kolosalnie ważne, to jest A-dur. Przesadnie robię ten efekt dolnego głosu, ale zobacz, teraz ta wersja pozbawiona tego, nie? Czyli ciekawe, że to nie tylko tutaj jakby jest ten moment jakiegoś takiego pewnego domknięcia tej struktury związany z tonacją A-dur. Dokładnie jest to samo w baladzie F-moll. To też to A-dur też prowadzi do podobnego punktu, tak jakby zatrzymania ruchu. Tam jest to, nie? A tu jest. Czym Neuhaus pisze, że to najgenialniejsza modulacja. Ten powrót w barcaroli do repryzy, no to jest po prostu całkowity kosmos. Czasami trochę nie doceniamy tego miejsca, ale to, co się dzieje harmonicznie,
w twoim wykonaniu się bardzo podobało. Było dużo, dużo znakomitych rzeczy, dobry balans, dobre proporcje. Jeszcze możesz nawet. Teraz to. Ale to jest po prostu przejście w ogóle w ten cizdor, to jest coś nieprawdopodobnego. Coś nieprawdopodobnego. Niewiele takich znakomitych miejsc. Także daj temu odpowiedni też czas i wydaje mi się odpowiednią barwę. Tutaj jak chcesz, wydaje mi się, znowu te długie nuty pełnią harmonicznie różną rolę w różnych miejscach. Także chyba wydaje mi się, że to nie jest. Zresztą za każdym razem daję akcent wyrazowy. Przecież nie po to, żeby zrobić akcent dla samego akcentu, tylko żeby ta struktura. Żeby ta struktura przetrwała. Spróbujmy, dobra, to pokopił mosso. Zwróć uwagę na pierwsze palce też, żeby te wszystkie głosy prowadzone były linearnie, a nie żeby nie było wrażenia, że gramy akordy. Fajnie, bardzo, bardzo, bardzo dużo. No tak, ale ja się cieszę, jeżeli będziesz poprawiał. Wiesz, i ja myślę, że tutaj to zdanie Rosiny Lewin, czy jesteś zadowolony ze swojej lewej ręki, miałoby dobre. Zwróć uwagę, czasami przez to, że chcesz. Chcesz coś bardzo ekspresyjnie zagrać i doprowadzić do następnego, do jakiejś tam wewnętrznej kulminacji frazy, robisz to samo w lewej. Piękny efekt jest, jak tego nie zrobisz. Cytowałem, nie? Że te akompaniamenty na rozłożonych pasażach się układały u Chopina w akordy. Nie? Że to jest do wykorzystania. Jeszcze jest drugi tego pozytyw taki, że ten balans nie zostaje przez to zachwiany. Jak zrobisz crescendo na tym podejście, to się rejestrowo zbliża. I wiesz, i to tak próbuję trochę takiej pewnej improwizacyjności, w tym jeszcze też pewnej takiej swobody wykonawczej. Dobra, to mamy to, ponieważ musimy się zmieścić w czasie, a jeszcze jest kilka fajnych rzeczy. Teraz bym chętnie jeszcze posłuchał tego przejścia. Spróbuj te górne dźwięki wyciągać bardzo z klawiatury, a tu.
a tu trochę tylko musnąć, wiesz? Natomiast to jest kluczowe. Jak pójdziesz za głęboko, to będzie twarde. To jest ten moment, wiesz, jak wyzwolenia. To 10,5 mm na stajnie. Jak trafisz w ten punkt, to ten dźwięk rzeczywiście jest pełny wtedy. Spróbuj. Może tak, może tak. Zobacz, teraz jest wersja taka. Gdzie w zasadzie kilka razy zatrzymujesz się bardzo i to w zasadzie zatrzymujesz się w podobny sposób. Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, bo w tym momencie, jak przychodzi coś, co tego wymaga bardziej, no to w zasadzie już publiczność jest nastawiona na to, aha, no znowu zwolni, wiesz, jak przychodzi ta modulacja tu, jakby to trochę, ta czujność jest uśpiona wtedy. Ja myślę, że chyba chodzi o to, wiesz, to jest tak budowanie nastroju. Jest trochę takie obsesyjne. Jakby nie wiedział, dokąd chce pójść. I tu się zaczyna to krystalizować. Potem, wiesz, takie no, poetyckie, no, w sensie już takiej doskonałości kompozytorskiej, fantastyczne. Także może i nadmierna egzaltacja. Może nie sprzyja, wiesz, zbudowaniu czegoś. To jest jakby, są też takie momenty, które są przygotowaniem na coś niesamowitego. Wydaje mi się, to ta modulacja przygotowuje to dolce sfogato. Także niekoniecznie ona powinna pochłonąć tą naszą uwagę. To powinno nas tylko jakby trzymać w skupieniu i potem to rozkwita na chwilę. Może spróbować? Czy innych środków użyć? Super, dzięki. Wydaje mi się, że to jest tak osobista wypowiedź tu, że każda ingerencja jest zbędna. Poza tym wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo na wysokim poziomie te wszystkie rzeczy. Potem tylko ten powrót, jak idziesz wraca do repryzy, trochę uważaj na linię basu, żeby ona bardzo plastycznie tam nam się zrealizowała. Tu! Może być intensywna dynamika, przede wszystkim dla lewej ręki, nie, dla prawej ręki, niekoniecznie dla lewej. Wiesz, bo ona... Ja wiem, że to jest trudne, tylko zobaczcie, znowu
jak organista zamieniał palce na, bardzo często na jednym dźwięku. Używał tylko koniuszka palca. W tym momencie to się staje trudne, bo prawie nie do zagrania. Przy chęci zachowania dobrego balansu, a Chopin nie lubił tych takich, wiesz, bardzo, bardzo ordynarnych rzeczy, no to tutaj po prostu kwestia dobrej techniki gry w tych oktawach, legato, jeszcze trochę bliżej, jeszcze trochę bardziej palcem, szczególnie te dwie szesnastki, żeby one nawiązały jakoś bezpośrednio do tego, co było w ekspozycji. Możemy spróbować? Brawo, bardzo dużo dobrych rzeczy. Jedna taka, wiesz, techniczna dosłownie rzecz. Trochę masz tendencję do w tym emocjonalnym jakby potraktowaniu tu w tych... Gdybyś sobie trochę uwolnił łokieć, zobacz, jaka jest różnica. Uwolnienie łokcia powoduje, że pierwszy palec zaczyna mieć przestrzeń. I teraz zamiast tego zaczyna grać wypełnionym dźwiękiem te wszystkie akordowe... Co się dzieje w górnym głosie czy w basie, nawet nie decyduje o tej jakości, ale to, co robisz tu, i szczególnie przy takich właśnie oktawowych rzeczach, to będzie to samo dotyczyło tego. W zasadzie dwie sprawy. Pierwsza to jest właśnie to odblokowanie tych środkowych głosów, a druga to jest tworzenie dobrych struktur w lewej. Patrz, na przykład opieram to wszystko na basie. Tworzy się jakby taki dwugłos przez to. Linia basu staje się niezależną od tej reszty. To jest, masz to samo, masz na przykład baladazo. Robisz to, zaczyna się to rozkawałkowywać. Tu chyba to samo, wiesz, i nawet właśnie tam znowu pomyśleć trochę półtaktem. Myślę, że będzie odrobinę mniej dynamicznie, nawet to nie jest to wrażenie, bo prawa gra swoje w tej dynamice fortissimo, ale ten balans tonalny jest lepszy. Poza tym, no jak Chopin nawet to podobno wykonał na swoim jednym koncercie pianissimo i jak słuchacze stwierdzili, to było równie dobrze, a może i lepsze, ale to tylko on mógł zrobić. No w związku z tym nie naśladujmy, bo to jeżeli tylko on, ale wiesz, ale ten balans tutaj możesz poszukać tego. Wiesz? I budowanie tej struktury. Jak zagrasz... Całą tę harmonię to powinien to być bardzo spójny układ, nie przypadkowość po prostu tych dźwięków wewnętrznych. Możemy spróbować odrobinkę?
coś w tym rodzaju. Potem jeszcze mi się przydały, szczególnie te długie, które mają, wiesz, takie wyrazowe znaczenie w prawej ręce. Jeszcze też troszkę otwarte. Ale idźmy dalej, bo musimy powoli. No i się po tej, wiesz, po tej kulminacji olbrzymiej tutaj, no przecież ta ekstaza, to trochę jeszcze tego napięcia w tobie zostaje. Wiesz, po długim biegu, zanim ten oddech wróci do normy, to musi potrwać. Polifonizacje bardzo mi się podobają. Nie wiem, może tylko mi się podobają, ale... Co dodaje naprawdę, wiesz, tego, i przy tych chromatyzmach, co dodaje tego wypełnienia, to właśnie ten kciuk, i w zasadzie ta melodia tego dolnego głosu powinna trwać przez cały czas, niezależnie od góry. Potem odcinku ta lapidarna, wiesz, taka quasi impresjonistyczna gałka, ona robi jeszcze większe wrażenie. Skoro chciał sempre forte, ja bym tu jeszcze podtrzymał to napięcie. Spróbujmy, dobra? Bo tak troszkę, może trochę inną koncepcję, ale dzisiaj dla mnie, dla... Już nie. Super. Jeszcze są, wiesz, rezerwy. Bardzo artystyczne jest to twoje. Jakby się udało jeszcze trochę legata. I znowu zobacz. A twoja firanka była zdecydowanie lepsza od mojej, ale... Bez tego, ale spróbuj, wiesz, jeszcze można inaczej, tak. I też chyba bez gwałtowności, wiesz, to zanika, to jest wszystko na tym kalando, to już takie dopełnienie. Właściwie wszystko zostało powiedziane i potem jest tylko ten krzyk na końcu, ale tutaj jest jeszcze wyzwolenie całkowicie. Zwróćcie uwagę, bardzo często, bardzo rzadko u Chopina takie gamkowe przebiegi mają zastosowanie w produkcji Fis-dur.
Właśnie też to na swojej fizy, jakby to jest pianistycznie bardzo pod palcami, czego mi się nie udało pokazać oczywiście, ale rzadko, więc tak specjalnie się temu nad tym pochylić trochę. Resztę już wiesz, no, to jest ciągłe dążenie, wiesz, do jakiegoś cyzelowania detali, ale bardzo dużo zmieniasz, bardzo dużo poprawiasz, no generalnie to jest na bardzo dobrym poziomie, także tak samo jak w przypadku Janne, bardzo ci gratuluję. Wiesz, dobry fortepian jest źródło dobrej inspiracji i to, co robimy, ciągłym posługiwaniem, wiesz, to w przypadku takiego utworu to praktycznie co kilka lat zwracasz uwagę na inne rzeczy. Albo posłuchasz jakiegoś wybitnego wykonania, które otwiera kompletnie nowe horyzonty, o czym nie zdawałeś sprawy sobie, że w ogóle istnieją. Także to jest ciągły taki proces jakby poznawania tego na nowo. To jest genialne w muzyce Chopina, że to nie jest zamknięte. To jest i można, wiesz? Tak w tym natłoku, powiedzmy, takich konkursowych różnych interpretacji, bardzo często zdarzają takie sesje, szczególnie te eliminacyjne, że w zasadzie przyjeżdżają bardzo dobrzy pianiści, grają, ale tak jakoś ciągle masz jakiś niedosyt jakichś takich artystycznych doznań. I potem nagle wychodzi ktoś, zagra 2-3 dźwięki, jakoś w sposób taki, wiesz, zjawiskowy i po prostu przyciąga twoją uwagę praktycznie od pierwszego momentu i w zasadzie jesteś kupiony, musisz tego słuchać i zastanawiasz się, no przecież to już piąta czy szósta balada F-moll tego popołudnia, te 5 nie mogłem wytrzymać, bo po prostu mi się dłużyło to 11 minut nieprawdopodobnie i nagle słucham tego, już się skończyło, wiesz, jak człowiek jakby w ogóle wchodzi i to jest właśnie ten najgłębszy rodzaj artyzmu, wydaje mi się, że tego się w żaden sposób nie da nauczyć, natomiast trzeba starać się przynajmniej jakoś prowokować, żeby ktoś na własną rękę zaczął tego poszukiwać, żeby coś po prostu ponad to, wiesz, wznieś się ponad, dobra, jak mnie ocenią, co mi zrobią, teraz tym bardziej. Nie zwracaj na to uwagi, jesteś na estradzie, jesteś ty i muzyka, koniec. Oczywiście to jest bardzo idealistyczne w kontekście takich rzeczy, sam doznałem różnych sytuacji w życiu i wiem, jak to jest. Natomiast ten sam proces poszukiwania, wiesz, i czasami jak to rzeczywiście wyjdzie, może to być raz w życiu, może być 2, 5, ale to jest ten moment takiego spełnienia artystycznego wtedy. Ta cała reszta w tym kontekście nie ma za dużego znaczenia. Życzę ci właśnie takich doznań artystycznych, takiego wyzwolenia estradowego i ciągłych poszukiwań i ciągłego niedosytu, żeby ci tak wygodnie nie było, wiesz, żeby się nie kierować ilością lajków, tylko samemu po prostu tworzyć tą jakość, to co chcesz zrobić. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Dzięki.